Hej! Jeśli kliknąłeś w ten filmik, to bardzo prawdopodobne jest, że będziesz leciał samolotem i chcesz się dowiedzieć, jak przeżyć długi lot. Albo jesteś zagorzałym subskrybentem mojego kanału i stwierdziłeś, że pomimo tego, że nie boisz się latać ani nigdzie nie lecisz, i tak kliknąłeś w ten filmik, bo bardzo lubisz mnie oglądać i jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Pewnie po raz pierwszy lecąc w taką dłuższą podróż bardzo się boisz, czegoś się obawiasz i nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę. Demo! Shinpai shinaide. Daijoubu desu. Ja osobiście mam już za sobą 3 loty do Japonii, także coś już wiem na ten temat, wiem na co zwrócić uwagę, z czym jest problem, a z czym nie. Pierwszą rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest coś tak oczywistego jak książka albo muzyka w telefonie. Wiadomo jest, że czasami nic dla nas się nie znajdzie ciekawego, na przykład w tych telewizorach w samolocie. Często się zdarza tak, że ja jednak nie znajduję tam za wiele dla siebie. Więc taka książka jest deską ratunku, żeby po prostu odwrócić swoją uwagę od tego, co się dzieje wokół nas, żeby po prostu czas szybciej przeleciał. Więc ulubiona książka, ulubiona muzyka ściągnięta na te. Ulubiona muzyka ściągnięta na telefonie to jest coś, co może wam mocno uratować 4 litery. Nauczyłam się, że ważne jest dopasowanie się do strefy czasowej, do której zmierzacie. Czy ja to dobrze powiedziałam? Bardzo istotne jest to, jaka jest aktualnie pora w Japonii. Czy jest to noc, czy jest to rano. Jeśli to jest noc w Japonii teraz, a w Polsce jest dzień, to najlepiej jest iść spać, kiedy w Japonii jest noc, bo przystosowujemy się do strefy czasowej, unikamy jetlaga i innych nieprzyjemności. Na początku stosowałam inną regułę, żeby spać, kiedy jest noc, w tym miejscu, gdzie akurat lecimy, bo dla mnie noc jest ogromną katorgą i nie mogę sobie ani popatrzeć przez okno, albo światło mnie denerwuje, albo po prostu bardzo się ciągnie i to jest najgorszy moment lotu dla mnie. Jednak trzeba było się przystosować do tego, że trzeba się wpasować w czas, do którego zmierzamy. Jak pewnie wiecie, może nie, samoloty w zależności od linii mają różną ilość miejsca na nogi. Jednak w większości przypadków jest to mała ilość miejsca, zwłaszcza w klasie ekonomicznej, więc musiałam też troszeczkę się pomęczyć z tym. Między innymi zdrętwieniem nóg i zdrętwieniem kości ogonowej i pośladków i krzyża i bioder i w sumie to pleców. Ale mam na to radę. Może nie taką super mega ekskluzywną, na którą nikt nigdy nie wpadł, ale mnie bardzo pomaga podnoszenie nóg do góry. Na przykład opieranie kolan o naprzeciwny fotel albo opieranie go na przykład o ścianę samolotu, czy też na przykład ustawienie tak nóg, żebym je miała na fotelu jeszcze, albo w siadzie z krzyżnym. Są takie ustawienia, które powodują, że nie czujesz takiego zdrętwienia, nie czujesz tej monotonii, że cały czas siedzisz z nogami opuszczonymi i zaraz dostaniesz świra, tylko taka różnorodność pozycji jednak pomaga. Co jest bardzo fajne w samolotach, co osobiście mocno pokochałam, to są kocyki i poduszki, z których zawsze korzystam, bo to jest jednak jakieś udogodnienie, że mogę się przykryć, jak jest zimno, mogę sobie podłożyć poduszkę, żeby sobie zasnąć jakoś lepiej. To jest coś, z czego powinno się skorzystać, bo to zawsze jakoś pomaga. Bardzo ważną rzeczą dla mnie... Bardzo ważną rzeczą dla mnie jest swobodne ubranie się, swobodna fryzura, zero makijażu. Jeśli ubierasz się na długi lot, to miej na uwadze to, że będziesz czuła dyskomfort, będzie cię wszystko ogólnie denerwować, będziesz chciała wszystko z siebie zrzucić, dlatego trzeba o tym pomyśleć, jakieś dresiki, tu jakiś sweterek, tu jakaś grubsza taka
rozciągliwa bluzeczka, albo jakieś adidasy, albo klapki najlepiej. Fryzura jakaś niewymyślna najlepiej, albo jakiś koczek, który ci się nie rozwali, albo po prostu włosy rozpuszczone. Wszystko zależy od ciebie, co jest dla ciebie swobodne. Co ważne, ja zrobiłam ten błąd już parę razy. Bagaż podręczny. Żeby nie brać go za dużo, żeby to nie była jakaś ogromna torba naładowana wszystkim, co popadnie, bo przez to mamy mniej miejsca na nogi. Torbę trzeba dać na ziemię, więc automatycznie zabiera nam sporo miejsca, gdzie moglibyśmy sobie spokojnie rozłożyć nogi. Co ważne, w torebce najważniejsze mieć właśnie książkę, telefon, ładowarki przede wszystkim. To co jeszcze? Na pewno lekarstwa, jakieś na przykład na ból głowy. Raz się zdarzyło tak, że miałam tak masakryczny ból głowy w samolocie pod koniec lotu, że myślałam, że wykorkuję, ale na szczęście miałam tabletki, także tabletki na ból głowy, na ból brzucha, na ból ręki, na ból oka, nie wiem, cokolwiek, żeby wziąć pod uwagę to, że coś się może wydarzyć na górze. To jest podstawa. Jest taka jedna ważna zasada, której czasami nie przestrzegam. W większości przypadków. Zawsze. Właściwie. Jest to, moi drodzy, jedzenie w samolocie, które jest w większości przypadków, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, niedobre, niesmaczne, złe, ble, nie wiem, fu. Jednak takie jedzenie w samolocie powinno być przez nas zjedzone. Dlaczego? Pozyskujemy energię, dzięki której nie jesteśmy zmęczeni i nie wykańcza nas cały ten lot tak bardzo, jak zwykle bez jedzenia. I ostatnia, najważniejsza dla mnie rzecz, święta prawda, którą wyznaję od samego początku, kiedy wychodzi się do toalety podczas lotu. Ja zawsze biorę miejsce przy oknie. Zawsze. Zawsze jak lecę do Japonii, to biorę siedzenie przy oknie. To jest jak oddychanie. Jakby ja nie potrafię inaczej. Jednak to się wiąże też z konsekwencjami, między innymi taką konsekwencją, że nie możesz sobie wychodzić do toalety, kiedy chcesz. To jest jak survival. Musisz wyczuć odpowiedni moment, kiedy iść. Właśnie, kiedy iść. Kiedy dwoje pozostałych pasażerów nie śpi, kiedy są jeszcze żyjący, kiedy jeszcze funkcjonują, wtedy można przeprosić, oni też zobaczą, że chcesz iść i cię wypuszczą, ale jeśli oboje śpią, well, you've got a big problem. To było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu, są tam linki, fajne stronki, zdjęcia, Instagram, dobre rzeczy. A jak na razie, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, na razie!